Przyjechałam tutaj z myślą, aby walczyć dla drużyny. Nie mam na myśli, aby osiągnąć jakiś dobry wynik. Nie jest to tutaj ważne. Najważniejsze jest miejsce. Nastrój mam bardzo dobry. Właśnie zrobiłam rozruch. Jest tutaj Mondo. Bardzo lubię biegać po Mondo, ponieważ jest szybkie, a ja lubię biegać szybko, więc zobaczymy. Jestem w dobrej myśli. W dalszym ciągu się uczę. Już próbowałam biegać z końca. Próbowałam też biegać z czuba. Nie zawsze wychodzi dobrze. Wszystko jest zależne od tego, jak potoczy się cały dystans, więc jutro jest jedno założenie. Znaleźć się w trójce, najlepiej wygrać. Jak się potoczy bieg, zobaczymy. Liczę również na swoją końcówkę. Ostatnie 200 metrów mam dość mocne, ponieważ mam również życiówki na krótszych dystansach bardzo dobre. Niestety nie mam tutaj najlepszego wyniku w tym biegu. Są zawodniczki szybsze, ale nie ścigałam się z nimi jeszcze na ostatnich 100 metrach. Z jedną, z zawodniczką z Francji. Do tej pory w tym sezonie ze mną wygrywała, ale zobaczymy, co będzie jutro. W tym roku wyrównałam się na jednym poziomie, można powiedzieć na tak mniej więcej 2:00:50. I chciałabym biegać szybciej, ale na razie jest dobrze i mam nadzieję, że to będzie tak jak rok temu, że biegałam w granicach 2:01, a na Mistrzostwach Europy zeszłam poniżej 2 minut. Jeżeli w tym roku pójdę tym samym schematem, to będzie poniżej 1:59. Jestem także dobrej myśli.